Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Bonucci, Buffon, Nie wymieniam teraz składu Juventusu, wymieniam tutaj środkowego obrońcę i kapitana oraz bramkarza Peruugi, bo w takiej rzeczywistości się znajdujemy. rzeczywistości, gdzie Schlotterbeck za gigantyczne pieniądze przechodzi do Chelsea. Wydaje mi się, że w sumie jest transfer. Możliwy. E, tymczasem skupmy się na naszej rzeczywistości i na tym, co dzieje się tutaj, bo e, no musimy popracować, musimy podziałać. E, pierwsze e, testy grania na piątkę obrońców nie zdają egzaminu. Jasno sobie to powiedzmy. A nie były to mecze eksperymentalne. Były to mecze z niezłymi zespołami, ale czy były to zespoły lepsze e, niż te, na które trafimy w seria? A? Nie sądzę. Zatem tu musimy naprawdę. E, Prawdopodobnie no rozważyć powrót do formacji. Z czwórką obrońców, tak czy siak, potrzebujemy zawodników na boki, niezależnie od tego, jak zagramy. Po prostu ci piłkarze są nam potrzebni. Nie rozważam gry trójką obrońców, w sensie bezwahadłowych, a bardziej z pomocnikami, bo ciężko jest takich zawodników odpowiednich znaleźć. Zatem, wracając do składu tego, którym grywamy, grywa, wygrywaliśmy w meczach Serie B, trzeba zastanowić się, jakby to wyglądało sensownie, jeśli chodzi o pozycję bonuczego na boisku. No, ponieważ Leo, no to jest piłkarz, którego raczej nie wyobrażamy sobie, żeby pozostawić poza kadrą, prawda, tutaj. I co? No na prawej obronie on nie zagra, na kierownicy tutaj też on nie zagra, w sensie mógłby teoretycznie, no ale ja go nie będę wystawiał jakoś PD, no to, to jest bez sensu totalnie, więc na razie Leo Bonucci traci miejsce w składzie, bo Sory, pierwszeństwo mają ym, Coppola i Skalwini. Z drugiej jednak strony możemy po prostu pójść w kierunku, w którym. Yy, Coppola do czasu wbicia Uverola Bonucciego będzie tutaj na dostawkę. I tak to na razie zrobimy. Wracamy do tej czwórki. Ta czwórka jest potrzebna, tylko yy, no nie wyobrażam sobie sytuacji, w której yy, yy, mielibyśmy uderzyć w seriaska z Kazazolą i delorko jako bocznymi obrońcami, to po prostu to po prostu się nie, nie może wydarzyć e, no i z Longą w bramce bo jak na razie no, d, 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 źle weryfikują go dotychczasowe spotkania, e, mamy raport skautowski odnośnie fraboty i Frabotta byłby ciekawym, ale tylko zawodnikiem uzupełniającym, więc czekamy jeszcze na te dwa raporty. To są zawodnicy, którzy e, tę statystykę obrony, wydaje mi się, też mają wystarczającą do czwórki, e, więc tu wiele się wyjaśni w ciągu najbliższych tak e, kilku dni, więc na to czekamy. Ferry jest dogadane wypożyczenie do West Bromwich Albion, akceptujemy je, bo to jest zawodnik, który musi e, starać się rozwijać gdzieś poza granicami klubu, no, a my patrzymy na spotkanie z Bormów. E, no, to jest mecz, którego oczywiście wygrać nie mamy szans, e, patrząc na, no, desprop Porcję finansową i każdą inną, ale no, będziemy walczyć. E, teoretycznie Coppola może tutaj wyst no, wystąpi z brakulaku trochę. Na pewno. E, tu będą zmiany pyk. E, I tu zaprosimy sobie ciebie, Kim. E, I to jest wszystko. No ale widzimy też, słuchajcie. No i ta sytuacja musi tam uświadomić Jakie mamy braki w środku pomocy także e, Więc tutaj będziemy musieli naprawdę Mocno podziałać na rynku transferowym Wygrywamy ostatnie spotkanie Getano dwa gole, Lazetich brameczka Fajnie. Fajnie, że przynajmniej takim pozytywnym akcentem Kończy się dla nas ten turniej przygotowawczy e, No bo nie ma opcji Żebyśmy tutaj grali dalej e, Ale cieszy, cieszy na pewno fakt <laughs> Zwycięstwa nad zespołem Championship Lub też em, Premier League e, No i to co najważniejsze słuchajcie To co daje najwięcej pewności Że em, nowa forma Trzy pora dwie porażki, powrót do starej i to działa. Jakub Kiwior u nas zarobiłby dużo więcej pieniędzy. To jest pewne. Pytanie, czy my Jakuba Kiwiora w tym momencie potrzebujemy? I odpowiedź jest jedna. Jeśli tylko po lub Kopole przyjdzie zespół, który zapłaci nam pieniądze duże, no to my go weźmiemy. to my go weźmiemy Tymczasem przechodzimy do negocjacji z Konsili. Konsili to też nie jest złe rozwiązanie dla naszej drużyny, umówmy się. Doświadczony bramkarz e, dający czas longo, mam nadzieję. Tylko, że longo w tym momencie będzie musiał się udać na wyporczenie znowu. Bo on no nie mamy czasu, żeby dać szansę drugiemu bramkarzowi, więc zaufamy konsiliemu, e, Kluczowy piłkarz, super. E, dwuletni kontrakt 38,978. My mu damy kontrakt na rok. My mu damy kontrakt na rok. Uważam, że to jest sensowne. E, kontroferta. E, nie, no klauzuli nie, nie, nie będziesz miał klauzuli, więc tu się zgadzamy z tym. E, super. Akceptujemy to. Nawet z bonusem chyba wychodzisz taniej niż Pinsolio e, Więc podpisujemy naprawdę Weterana boiskowych zmagań w Serie A Ale taki piłkarz też był nam potrzebny No jest lepszym piłkarzem niż Pinsolio e, Jednak mówimy o gościu, który nie był Atmosferowiczem przez większość kariery Tylko e, stanowił o sile m.in. No Sassuolo, prawda? To jest, to jest poważny pan piłkarz e, Więc ściągamy tutaj zawodnika, który wskakuje do pierwszego składu no jest kimś, nie? Jest naprawdę kimś, e, więc to musi oczywiście skutkować wypożyczeniem Longo i, i to jest, y, no to jest to, co musi się tutaj wydarzyć. Zatem Longo, bardzo mi przykro, ale ty wskakujesz tutaj, zapisujemy to, no i Gemello po raz kolejny, e, no mam nadzieję, że zgodzi się być tą naszą dwójką, więc panie Gemello, usuwamy cię z listy transferowej i przedłużamy twój kontrakt, e, sporadyczny jeden rok Akceptuje to, Akceptuje to. Longo natomiast na wypożyczenie. Uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Zatem, Kopola, czemu ty się pokazujesz? Tu przecież tego planu nie zrealizowałeś. Zatem, słuchajcie, troszeczkę musimy poczekać też e, na to, co wydarzy się dalej. E, o, proszę, nie mieliśmy zrobionego jednego treningu, no ale jednego nie będę cofał. E, w ogóle wiem, że mogłoby się pojawić sporo zarzutów, że nie, nie wziąłem tego sensiego, ale i tak widzieliśmy dwóch zawodników wolnych, więc wydaje mi się, że spoko zrobiliśmy. E, żebym tego nie żałował. Dżemello. <laughs> Żebym tego nie żałował. E, wydaje mi się, że to jest dobra decyzja. Tymczasem mamy informację o odejściu. Prawdopodobnie to jest to wypożyczenie chyba, nie? Czy, czy coś równie nieistotnego. Zatem pozwolicie, że to szybko. Tak, to ferry odchodzi na wypożyczenie, więc. Nie będziemy się tym przejmowali. Wypożyczenie bez opcji wykupu. E, co prawda my płacimy jego pensję, o tym zapomniałem, no ale to za błędy trzeba płacić. Dostałem ofertę wypożyczenia Gemello, tylko my go nie chcemy wypożyczyć do specji. My możemy Wam Longo wypożyczyć, Gemello nie, a Luis Adriano dostaje ofertę transferu doskonałą. Więc ja się bardzo cieszę, że Jeżeli tam pójdzie, no to to jest idealne Po prostu zwieńczenie tej kariery Wróci sobie jeszcze, pójdzie do tej Turcji Tam pokopie, tam zarobi i będzie fajnie Jakub Kamiński Dostaje, zostaje Ten, Boże dostaje, Przechodzi do, do Anglii, więc to jest fajne My negocjujemy tutaj teraz Berisze I to wypożyczenie, na którym nam niezmiernie Zależy Bo uważam, że to jest wypożyczenie naprawdę bardzo wartościowe Wypożyczenie bez opcji Wykupu Okej, okay, tylko to trzeba zrobić przez zlecenie, bo w innym wypadku nam się to e, nie uda. Będziesz wszystko gra? Ranger? Wszystko OK? Przepraszam, ale pozy, które dzieją się tutaj pod biurkiem na posłaniu, są dosyć intrygujące. E, dobra. E, Kelvin Amin, e, Amian, myślę, że nas zainteresuje. Dodajemy go do listy. Brada Rich, myślę, że nas zainteresuje. To jest ta dwójka. Ja decyduję się na tę dwójkę na bokach. Uważam, że to jest fajne. W fajne wzmocnienie eee, i. <noise> I eee, będziemy się na nie. Będziemy się na nie decydowali. Eee, no chyba, że ten Frabotta, nie. Bo ten Frabotta też jest poniekąd. Też jest poniekąd ciekawy. Eee, przepraszam, muszę zrobić jedną rzecz, bo tutaj trzeba okazać odrobinę atencji. No chodź, no chodź, no. Chcesz skoczyć? Niezbadane są wyroki psie. Eee, panie Frabotta! Ale to jest transfer nie do zrobienia. Bo on jest do wzięcia za mały hajs, ale on zarabia 60 tysięcy tygodniowo. To jest nie do zrobienia transfer. Pójdziemy wamiana, bo to jest. Za... Uważam, że to jest dobre podejście. Weźmiemy sobie tych dwóch wahadłowych, co daje nam opcję gry na piątkę, jak będzie trzeba. Ale yy, to są też wahadłowi, którzy mają całkiem niezłą obronę. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ich tutaj naprawdę fajnie sobie ograć. Panie Bradaric. Ok. Dobra. No to przynajmniej Amion jest zawodnikiem, którego możemy pozyskać, więc porozmawiajmy, zobaczymy. No zawsze ten Frabotta jest w odwodzie e, i my możemy mu zapewnić, wiecie, rozwój, nie? Tylko on zarabia 6 dych To do jakiej pensji on będzie chciał zejść? No spróbujemy. Na razie skupmy się na Francuzie. E, no i nasza propozycja to jest. Siedem. Nie, no, chyba chyba. No bo tu nie mamy nikogo. No to tak na hała nie wypchnę. Boczni obrońcy no to właśnie nie mamy. Środkowi obrońcy, no nie. Nie dobra. 9. Okej, 105 Co wy na to? Spoko. 10,5, słuchajcie za gościa w sile wieku e, uważam, że to jest naprawdę e, um, uważam, że to jest naprawdę spoko rozwiązanie i e, no i zobaczymy czy on będzie w stanie zgodzić się na pensję, która jest sensowna. E, myślę, że tak, no bo tutaj e, my pro, zaproponujemy dwudziech, e, co jest chyba no, znaczącym zwielokrotnieniem jego pensji. Tak jest, no będzie zarabiał wtedy prawie 4 razy więcej. Wa, ważny piłkarz. Nie ma problemu, Calvin, Kelvin. Może być nawet kluczowy, więc tak to zrobimy. No ale tu musisz 5 lat nam dać. No i spoko, fajnie. Brak klazuli, spoko, fajnie. No i tutaj przechodzimy na nasz. Oj, to na co ja te pieniądze wydałem? co? Czekaj, jak? Ja naprawdę nie mam hajsu? Czy to jest bez sensu? Czy wrócimy do tych negocjacji, ale jest to dziwne, co najmniej, co się tutaj wydarzyło. Okej, okay, no. Ważne jest to, że teraz powinniśmy zarobić. I zobaczymy jak to będzie ale, ale tu muszę powiedzieć, że jestem w szoku Luis Adriano odchodzi Słuchajcie, uważam, że to jest transfer 10 na 10 Przyszedł, wypompowaliśmy go piłkarsko Ile się dało I teraz odchodzi za naprawdę dobry pieniądz Uważam, że tutaj naprawdę jest, jest to fajne No chyba ta struktura płac tak mocno tutaj namieszała No nic, zobaczymy Jest jeszcze sporo czasu, więc Więc na spokojnie tutaj to sobie Przeżyjemy wydaje mi się Ale no muszę powiedzieć, że jestem zadziwiony tym, co się tutaj wydarzyło z tymi pieniędzmi, no bo... No nic, no poczekamy. E, problem jest z tym lewym obrońcą, nie? To jest duży problem. Tu nam się pokazuje Tyreek Mitchell, ale raczej tego zawodnika no nie możemy pozyskać, chyba na, że na zasadzie wypożyczenia by się zgodziło Monaco, no ale nie. E, więc bocznego obrońcy prawdopodobnie szukać będziemy na zasadzie, e, no wzmocnienia tymczasowego, bo tutaj... Tylko kurczę, ej, bo... Muszę zobaczyć, bo... To jest dla mnie aż dziwne, czekajcie. Zobaczmy sobie podsumowanie, złożone oferty. Okej. Okay. My nie kupiliśmy jeszcze żadnego piłkarza. Podpisaliśmy czterech zawodników, I to jest takie obciążenie finansowe dla klubu, plus te podwyżki? Nieprawdopodobne. Czy w sensie nie byłem. Nie, nie powiedziałbym nigdy, no ale dobra. Zobaczymy. Dostajemy propozycję ze Sportingu e, za Zakopole. No ale Sportingu, mój drogi, jeżeli wy go chcecie. To ja chcę dwukrotności jego wartości. Jeszcze gdyby to był duży włoski klub, to jeszcze byśmy pogadali, ale tak to raczej nie ma możliwości. No nic, jestem bardzo ciekawy, bo sporo pieniędzy wpłynęło nam do kasy klubowej z tych takich transferów pobocznych, nie? Nie, niezbyt istotnych. Niesamowite, rozmowy na niczym gnąt obiektem zainteresowania. Paris Saint Germain, gotowy spłacić za niego duże pieniądze, znaczy duże, no, po prostu pieniądze. Eee, ciekawe. No my czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Eee, przede wszystkim na odbrażenie się Amiena. Tylko pytanie, czy on nie przeje nam w takim razie za dużo tego naszego budżetu, no nie? Eee, no mamy tutaj możliwość ściągnięcia Macockiego. No można pójść w duet Macocki-Frabotta. Tylko Macocki gra w obronie 72. Tu 76. Frabotta. Mm... E, gdzie jest Frabotta? Frabotta. Bra e, Brada Richa nie możemy wziąć. Eee... Pożyczenie. Za krótki kontrakt. Spróbujmy. Dobra, spróbujmy pójść po tego Frabotto, On ma 25 lat, więc jesteśmy w stanie, mam nadzieję, coś z niego zrobić. A to co istotne. On yy, kończy mu się kontrakt, więc jesteśmy w stanie tutaj naprawdę urwać. Yy, kwota za piłkarza zaczniemy od dwójki i 25 od kolejnego transferu. To jest Edgy. Propozycja, ale zobaczymy. C czemu nie ma kontry? Przecież to jest głupota, że oni nie dają tych kontr. No nie rozumiem tego, ale dobra. Eee... No czy ten macoki to jest ten poziom, to jest pytanie, nie? Jeśli chodzi o podanie, jest wyżej. Jeśli chodzi o strzelanie, jest wyżej. Jeśli chodzi o fizyczne, jest trochę niżej. Jeżeli chodzi o nastawienie, jest troszeczkę niżej. Eee... Ale oni go w ogóle nie sprzedadzą. Fantastycznie. No dobrze, pójdźmy w łopatologiczne rozwiązanie zatem. Liga, y, przepraszam, Kraj Włochy Liga Serie A Klub Roma, zobaczmy najpierw mm, Obrońcy, jest Karsdorp e, Czy wy byście Karsdorpa wypożyczyli Na prawą obronę? Niestety nie e, Szkoda, a to jest zawodnik też trochę moc, Trochę mocno, mocno ofensywny e, Brian Reynolds, ok e, Jest Zeki Czelik no, Ale jego nam nie wypożyczą Schodząc niżej. O proszę w ogóle, a gdzie jest ten? Nikola. Uff, ciekawy kierunek. E, znaczy f, fajny, ale ciekawy. W sensie nie wyobrażam go sobie idącego tam z, z, z Włoch jakoś tak. Ale to może moja wyobraźnia jest niewystarczająca. Dobra, wy macie. E, o Boże, wymieniście takiego obrońcę bocznego. Jak on się nazywał, tylko. No, Napoli miał bocznego obrońcę ciekawego, czekajcie, muszę sprawdzić. Zanoli, chodziło mi o. chodziło mi o Zanoliego. Nie mam pojęcia, gdzie on się znajduje. Z. An O, jest. Zanoli, 23 lata. E, bo to jest Alessandro, tak jest, to jest Alessandro. E, no to może być ciekawy piłkarz. Słuchajcie, jest obecnie na Korsyce, e, więc wydaje mi się, że jesteśmy w stanie mu zaproponować lepsze troszkę warunki niż, niż gra tam. Powrót do Italii. E, no, zobaczymy. Nie jest wypożyczony, to co najważniejsze, e, i nie jest kupiony przez nich, to też jest dosyć istotne. 18 dni, czyli nie tak długo. E, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w takim razie. E, symulujemy, czekamy, mamy. 16 sierpnia. Uuu, to może być problem z nim w sensie scoutingowym. No, zobaczymy. E, też na horyzoncie pojawia się Bolonia, e, która jest dosyć, dosyć istotna. E, no nic, zobaczymy. Na spokojnie, słuchajcie, na spokojnie. Tylko spokój może nas uratować, bo takie rozrzucanie się e, wszędzie to też nie jest dobry pomysł. <laughs> A po zgłasza się Benfica. I muszę powiedzieć, że to jest kawał zespołu. E, jeżeli Benfica da nam około 30. To wezmą Skalwiniego do siebie. To jest jakby, ja, ja chcę tych młodych sprzedawać za naprawdę wielkie pieniądze, bo ja wiem, że to są piłkarze, którzy są warci wielkich pieniędzy. Zatem ja za Skalwiniego mogę wziąć trzy dyszki e, i będziemy dogadani, ale też chętnie sprawdzę, e, czy Portugalczycy mają jakiś bocznych obrońców ciekawych, którzy mogą nas zainteresować. Jest tu na przykład ten Ristich. E, 28 lat, 75 oceny ogólnej. No bo oczywiście Clinton Mata jest nam znany. To jest piłkarz ciekawy, ale to nie jest do końca ten poziom. Yy, znaczy to jest po prostu nie, nie, nie ten wiek nas interesuje. Prawda? Środkowi obrońcy. Witor. Yy... Dobra. Dajmy 30 za Skalwiniego. Co wy na to? Nic, żadnej kontroferty, nic Strasznie ostro zaczęli negocjować Nasi tutaj um, nasi, nasi Nazwijmy tu rywale w tych negocjacjach Ciekawe, że tutaj nie ma w ogóle chęci dialogu Podbicia jakoś I tylko od razu jest naraj, tyle Real Valladolid chciałby od nas Sprowadzić naszego bramkarza Ja się na to zgadzam, słuchajcie Jakby to jest sytuacja, w której Ronaldo Fenomeno Luis Nazario de Lima wyciąga telefon Mówi Gigi Gigi eh yeah. Eee, słuchaj, pamiętasz mnie? To ja, Ronaldo. Potrzebuję młodego bramkarza. Wiem, że masz młodego bramkarza. A ja na to, a w zasadzie był on na to Cicerto i mu wysyła Longo. I tak się robi interesy. Tak się robi interesy. Niesamowite jest to, ile ścieżek tak fajnie się układa w tej karierze, eee, że, że to wszystko dobrze funkcjonuje. Naprawdę jestem zadowolony i mam nadzieję, że Longo odejdzie na to wypożyczenie Bez opcji wykupu, eee, bardzo mi to pasuje, nawet jeżeli my nie płacili jego kontrakt To dla mnie to jest naprawdę super Znaczy moim zdaniem jest to super szkoła dla niego Teraz możemy tylko przenegocjować Skoro już mamy czas, to teraz przenegocjujmy Bo Longo to akurat pieniądze zarabia Więc tutaj chciałbym, żebyśmy jednak doszli do jakiegoś porozumienia W tym temacie i zobaczymy I zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało Akceptujemy roczne wypożyczenie i akceptujemy to. A ja myślałem, że Longo zarabia dużo więcej. Ale nie zrozumcie mnie źle, absolutnie nie martwi mnie fakt, że sprzedajemy go, znaczy, że, e, że dzielimy się tą niewielką pensją. Cieszę się, że w ogóle e, się dzielimy, ale myślałem, że dużo, dużo więcej zarabia. Dobra, słuchajcie, mam mecz z Bolonią. E, to co istotne, w ich bramce nie ma Skorupskiego, no ale on już nie jest w kręgu naszych zainteresowań. E, wyprowadzi Drużynę Bonucci. No, i wyjdziemy takim składem. No, nie ma teraz miejsca na kombinację większą, więc wyjdziemy po prostu tym. Nie Zobaczymy. No, niestety, jako ten biedniejszy klub, będziemy musieli poczekać ze wszystkimi wzmocnieniami, prawda? E, do końca sezonu, do końca okna. Ale e, pierwszy mecz na wyjeździe wygrywamy. Dobrym pomysłem był ten powrót do czwórki, nie? To, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nam e, naprawdę dużo dało i też daje nam jednego obrońcę do rotacji w zanadrzu. E, Kajo George jest obiektem zainteresowania Celti Vigo, która gotowa jest zapłacić za niego niemal 25 milionów. GG, gratuluję i winszuję e, takiej grubości portfela. My niestety tego nie mamy. Ale też absolutnie na e, wzmocnienia w tym sezonie e, narzekać nie możemy. No to co? Czekamy sobie do ostatniego dnia okna transferowego. Pozyskamy prawdopodobnie tego młodego Zempoli, bo on pozwoli nam zepchnąć Gaetano ewentualnie na środkowego pomocnika, e, co jest też istotne. E, mamy tutaj odejście Longo, ale to znowu jest takie odejście. Kurczę, gościu, widzimy się za rok, nie? E, jedzie sobie do... E, jedzie sobie do Hiszpanii i będzie, mam nadzieję, grał w każdym meczu i to jest dla nas bardzo istotne, żeby on się rozwijał, nie? To jest, to jest naprawdę Ważne, żeby ten Samuele dostawał szansę na grę. Buffon wie, że bramkarz przede wszystkim już na tym etapie musi grać. Dostajemy propozycję wypożyczenia Fiore do Niemiec. E, spoko, na rok, bez opcji wykupu. E, bardzo chętnie. Longo został wypożyczony, a my znamy Tajrika Michela. Który jest absolutnie poza naszym zasięgiem. No i co? Cztery dni nam zostały, żeby poznać Alessandro Zanoliego. Wydaje mi się, że po tego piłkarza pójdziemy. Sprowadzimy go z powrotem do Italii. Niestety nie będziemy znali go w pełnej okazałości, ale. Um... Patrząc na jego ocenę, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jest piłkarz, który nam się przyda. Zobaczcie, jak będziemy mieli tego młodego tutaj SPO, to Gaetano wtedy będzie mógł grać na tej pozycji. E, I wydaje mi się, że to jest jak najbardziej e, sensowne. wulicz w tym meczu odpocznie, i tutaj Kim e, dostaje szansę e, jako. Rozgrywający. No, i mam nadzieję, że tę, tę odpowiedzialność udźwignie z Parmą. Wygrywamy 2 do 1 i Kim strzela bramkę. Lazeti strzela bramkę. Słuchajcie, jaki to jest początek sezonu Djego Buffona? To jest naprawdę coś, co. Co musi robić wrażenie, e, jeżeli zaczyna się sezon dwóch zwycięstw będąc Beniaminkiem. Oczywiście, potem trzeba utrzymać jeszcze e, ten, ten impet, prawda? Ale e, to prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. I my teraz przed sobą mamy 9 godzin, słuchajcie, w których musimy bardzo mocno popracować nad naszą kadrą. Więc tak, dogadane wypożyczenie, jeśli chodzi o Fiore. Akceptujemy nawet opłacenie pełnej tutaj stawki, nie jest to problemem. E, kim jest zadowolony z tego, jak poradził sobie na nowej pozycji? No a my w tym momencie, e, w takim razie, idziemy. Do centrum transferowego i rozpoczynamy zakupy. Panie Zanoli, mam nadzieję, że pan się w tańcu nie ogranicza. Chcemy kupić tego prawego obrońca i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Eee... Tylko teraz, tak, no pytanie: z jaką kwotą wejść na otwarcie tych negocjacji, prawda? I wydaje mi się, że tutaj wyjdziemy z szóstką i zobaczymy, co odpowiedzą. Może da się go kupić taniej, ale ja nie chcę tu ryzykować. 6900, ok. E, nie możemy za bardzo tutaj cisnąć, bo widzimy, że oni są e, no dosyć stanowczy. Ale zgadzają się: 6,5 miliona to nie jest duży pieniądz za sprowadzenie Włocha do Włoch. 23 lata, <laughs> czyli cały czas całkiem młody piłkarz. E, no i zobaczymy, jak to będzie. Wyglądało, przepraszam, że się tak rozglądam Ale tutaj asystent dzisiaj wariuje Więc po prostu Kontroluje, co się dzieje Ważny piłkarz, absolutnie nie ma najmniejszego problemu Pięcioletni kontrakt, absolutnie nie ma Najmniejszego problemu Kauzula odstępnego brak, absolutnie nie ma najmniejszego problemu Zgodzisz się? Może być Może być Mamy nowego zawodnika, słuchajcie. Mamy naprawdę e, kawał piłkarza, myślę, bo dla naszej drużyny e, były piłkarz Napoli to, to, jest, to jest fajne wzmocnienie. To jest fajne wzmocnienie. E, był w takim francusko-włoskim miksie, bo na Korsyce no to jest ciekawa sprawa, że z Korsyki bliżej jest do Italii niż do Francji, e, ale teraz już wraca do ojczyzny e, wyniki na bieżni znakomite Scalvini z Consilim y, obserwują zawodnika który prawdopodobnie zużywa tyle samo szamponu do włosów co oni, a nie jest to zadanie proste e, więc szybkie pogaduchy, szybka rozmowa z noli z numerem szóstym, reprezentować zatem będzie od dziś barwy Peruji, i uważam, że to jest naprawdę fantastyczne e, wzmocnienie. No chodź tu, chodź tu, atencjuszu mały, chodź tu, zapraszam, proszę, proszę, usiądź sobie i super. Dobra, tak więc y, mamy to zrobione, doskonała okazja, w ogóle kupujemy go za, a, to jest dużo, 74 oceny ogólnej, liczyłem na 76, ale wydaje mi się, że on szybko dociągnie do tego potencjału, na który liczymy. No i jest ten Frabotta, słuchajcie, jest ten Frabotta i to jest pytanie, czy my chcemy po niego pójść bo to do końca nie jest najlepszy boczny obrońca. I to jest ta moja obawa, którą mam, że to jest zawodnik fajny, ale jako wahadłowy. Z drugiej strony, kurczę, ciężko o kogoś lepszego nam, prawda? E, żeby też nie wydawać gigantycznych, e, gigantycznej kwoty. No jest Sanas i Sai, ale no... To nie jest piłkarz do podstawowego składu zespołu z serii A, prawda? Eee, więc tutaj absolutnie w to bawić się nie możemy. Eee, jego mogę kupić cały czas, ok? No bo też zastanawiam, bo, bo na pewno środek pomocy potrzebuje wzmocnienia. No bo co, jeżeli wypadnie nam Colo Colo, to zostajemy z Beriszą. Zostajemy, znaczy, zostajemy z tymi piłkarzami, nie? To, to jest wszystko, co mamy. Dlatego po prostu e, zepchnięcie wulicza do drugiego składu e, daje nam bardzo fajnego wzmiennika ale wydaje mi się, że mimo wszystko to my potrzebujemy jeszcze jednego środkowego pomocnika, więc lewy obrońca i środkowy pomocnik. Wydaje mi się jednak, że środkowego pomocnika możemy spróbować do nas e, sprowadzić na zasadach wypożyczenia. Zobaczmy tych najlepszych, e, czy tam jesteśmy w stanie albo środkowego, albo lewego obro... znaczy, środkowego albo lewego obrońcę em, do nas dokoptować? Czy jest tutaj ktoś, kto wygląda tak, jakbyśmy tego oczekiwali? No i kimś takim może być kacper Kozłowski. Tylko pytanie jest jedno, czy on jako taka ósemka? Byś się odnalazł. Boże, jak oni postawili na młodzież, naprawdę jestem pod wrażeniem. Jak ty wyglądasz, no się nie dowiemy. Możemy cię poskanować, jeżeli chodzi o przyszły transfer. No to co? Kacper Kozłowski, wypożyczenie? Jest to jakiś pomysł. Jest to jakiś pomysł. Zobaczymy, czy oni się zgodzą w ogóle na wypożyczenie z opcją wykupu. Wolę zawsze ją mieć, bo to jest fajne zabezpieczenie takowego transferu. Więc zobaczymy, jak to. Jak to będzie eee, Tymczasem eee, Wyporządzenie z opcją wykupu Okej, okay, bez problemu, bez opcji wykupu eee, Roczne Super No, dużo Kacper zarabiasz Nie będę ukrywał Ale oni się zgodzą na podział 50-50 Ej, słuchajcie, uważam, że to jest dobre wzmocnienie Um, uważam, że to jest fajny transfer tymczasowy, jednak musimy mieć świadomość, że on prawdopodobnie będzie tym transferem jedynie do e, stycznia. W sensie musimy mieć świadomość, że oni nam go zabiorą, prawdopodobnie, bo on nie będzie grał tyle, ile oni będą chcieli. No ale nadal uważam, że jest to bardziej krok, krok w przód niż krok w, wstecz. E, Carboni nie mamy pojęcia jak się tutaj prezentuje Lazaro znamy z poprzedniej kariery, Ben White w Mediolanie, myślę, że chłop by się odnalazł tam akurat dobra, patrzymy na Juve czy Juve ma kogoś kogo my byśmy chcieli, Andrea Cambiasso ale my nic o tobie nie wiem. Szybkość biegu do środkowania kontrola piłki, gdybyś miał coś obronnego, defensywnego, łatwiej by się tam było dogadać. No dobra, ale środek pomocy, jeżeli on przejdzie, mamy raczej już załatwiony. Ale zobaczmy, czy on przejdzie, co? Bo ja tutaj traktuję to jako pewnik, a może być tak, że tu będą jakieś z tym problemy. Więc poczekajmy na Kozłowskiego, zamknijmy ten deal i uznajmy go za zrobiony. I to, to jest pierwsza rzecz, na którą czekamy. Na pozostałe jeszcze i tak nam wystarczy czasu. Tak jest. Przychodzi Kacper Kozłowski. E, uważam, że to jest bardzo, bardzo sensowne wzmocnienie, słuchajcie. E, więc e, zawodnik Interu, myślę, że on może być nawet naszym najlepszym środkowym pomocnikiem. Może przesadzam, ale osiemdziesiątkę może już mieć. Zobaczmy. Wow! I wy mu tyle płacicie? O, muszę powiedzieć, że jestem mega zaskoczony negatywnie. Tym, co tutaj zobaczyłem, i to tak mega, mega, bo ja liczyłem, że to już jest zawodnik naprawdę fajnie porozwiniany, skoro jest w Juventusie. I tak, na pewno to jest dalej wzmocnienie kadry, nie? Tu absolutnie co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że wygląda to teraz lepiej, tak? W ogóle ta drużyna teraz wygląda lepiej, ale kurczę, ten Delorko na lewej obronie. No spróbujemy chyba pójść po tego frabotę co sprawi, że potem będziemy mieli e, w budżecie e, ile będziemy mieli hajsu w budżecie? 6 milionów. No to jest dobre rozwiązanie, bo to nam zostawi jeszcze jakieś pieniądze. Fajne jest to, że jesteśmy biedni. Strasznie, strasznie się cieszę z tego powodu. Gościu, jak się nie możesz ułożyć, to masz tam posłanie. Tam się możesz położyć, co? Ach, cierpienia mu tego teriera. Dobrze. Sturaro my sobie prześledzimy, bo to jest możliwe jeszcze piłkarz, którego sobie tutaj dodamy. No ale na razie skupmy się... E, tutaj na e, na tym kogo potrzebujemy tu i teraz e, myślę cały czas o tym balan bal dan Zim ale to jest raczej opcja niemożliwa e, więc spróbujmy tego frabotte słuchajcie spróbujmy tego frabotte e, zobaczymy jak to z nim będzie wydaje mi się że to jest rozwiązanie najlepsze no zobaczymy zobaczymy tutaj trzeba uderzyć mądrze jeżeli chodzi o finanse e, i zobaczymy czy będzie nas w ogóle stać jakkolwiek na jego na jego uposażenie. Hej, nie jest tego. Więc zobaczymy, jak to się poukłada. E, za piłkarza chcemy wam dać 4. Bo jest, kurczę, kończy mu się kontrakt. Okej, okay, super. Więc tu dogadani. No i to będzie rzeźnia, czuję, nie? To będzie, to będzie stroga jazda. Nie, żebym się źle nastawiał, ale pozytywnie nastawiony też nie jestem. E... No, zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy Jak to będzie yy, wyglądało Cieszę się, że się widzimy, super yy, Rola w zespole, damy mu kluczowego No bo tf, bez oszustwa tak będzie 4 lata, spoko, akceptujemy to yy, Brak klauzuli Się nie dogadamy Się nie dogadamy Tutaj nie ma wyobraźni po drugiej stronie yy, Nie ma wyobraźni w ogóle No. Milion w czystych kontach miałby dostać. No, zobaczmy. Nie, nie dogadamy się. No i to jest ten problem, że chłop chce zarabiać gigantyczne pieniądze. Nie? i to są takie pieniądze, których my mu po prostu nie damy. Od początku, widząc tę yy, kwotę, czułem, że będzie ciężko. Nie? Od samego początku. Więc tak, no w tym momencie realnie nie mamy bocznego obrońcy. I to jest zaniedbanie, do którego muszę się przyznać, że tutaj troszeczkę się nie popisałem z tym, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie z tego jeszcze wyjść na spokojnie. Więc zobaczmy sobie centrum transferowe. W zasadzie poszukiwania zawodników. I byliśmy w Ventusie. Zobaczmy Lazio. Czy Lazio ma jakiegoś bocznego obrońcę? Oni mają takiego Cedrika, który jest chyba, ale on jest chyba prawonożny, prawda? Patryka, przepraszam, to jest prawo nożny, on może grać na prawej stronie. Trufe no to niestety nie jest piłkarz dla nas. Moreno to niestety nie jest piłkarz dla nas. Aleksandro, Dobra, ale mają Alessandro, To może tego trufe by wypożyczyli, co chcecie mieć trzech środk. Trzech bo... e... Chcecie mieć trzech lewych obrońców? Wam się to nie opłaca. Słuchajcie, nie, 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 nie opłaca wam się to w ogóle. Eee. Jeszcze macie tego Sanusiego. Okej, okay, zobaczymy. Albo Sanusie, albo trufę. Wydają się być ciekawą opcją. Trufę nie ma możliwości. Spoko. A ty? A my jesteśmy tradycyjnym rywalem. Sorry, nie wiedziałem. Eee, to nara. Eee, dobra, zobaczymy sobie Milan. Eee, czy Milan ma kogoś dla nas może. No, Jordi Alba byłby super, gdybyśmy mogli go wypożyczyć, ale on kończy karierę po tym sezonie. Balloture ja bym wypożyczył jak, jak zły, ale jemu się kończy kontrakt, więc nie ma na to w ogóle możliwości. Kauzula Cennego to jest 11 milionów, wartość jest nieznana. Florencji. Kurczę. Jemu się kończy kontrakt, czyli też nam go nie wypożyczą. Ale Florencji na lewą obronę. No tylko, że oni chcą chorych pieniędzy na niego. Jakbyśmy mogli go kupić za 2 miliony, to bym go wziął, ale tak to nie ma opcji. Eee, znaczy, spróbujemy porozmawiać oczywiście, ale, ale trochę tego nie widzę. Eee, zaoferuj kwotę. Panie Pioli, ja słyszałem, że pan się w tańcu nie ogranicza. No. Jednak się pan ograniczasz. No, ale warto było sprawdzić, uważam, nie? Kogo my tu mamy jeszcze? inazio Fajnych zawodników tutaj mają. Tiał, Lux Show, Jesus. Jaka tu jest kadra chora, w sensie szerokości. E, no nic, no, no, no tutaj już nic nie podziałamy. Jedyne co, to chętnie bym sobie prześledził Maldiniego, jemu ja będzie się kończył kontrakt. Więc może to być zawodnik, który nas zainteresuje. Lazio było, Monca. E, no nie była, zobaczmy, Monce, bo tam może być dużo piłkarzy i na przykład kogoś będą chcieli wypchnąć, no nie. Lewy, lewy, lewy. No nie mają nikogo na lewą stronę. Pewnie oni mogą być jeszcze w kategorii lewych pomocników, no ale to jest bez sensu. No, tutaj Napoli już prześledziliśmy. Jest Galan. Jest James Justin. Jest Zedaka no Zobaczmy go. Nie chcą. No ale może któregoś z tych by pożyczył. Czekajcie. Do listy. I do listy. Po co im jest tylu obrońców lewych? Tego nie rozumiem. To jest, to jest dla mnie zagadka. Czemu oni nich tylu trzymają? Dobra. Sprawdźmy sobie poszczególne te kluby. Mm, I potem będziemy działali. Wydaje mi się, że to jest najlepsze. W Romie mam wrażenie, że byliśmy. Eee, spinazzola jest niemożliwy. Winia. No nie sądzę, żeby był możliwy, ale zobaczymy. No, Czelik to już nas nie interesuje. Dobry piłkarz. Eee, Sampa, Sassuolo. Eee, Ryan Flami A nie, to jest środkowy, przepraszam. Eee, no, mają nie za dużo tych. Chociaż mają paru. No, a temu się kończy kontrakt. No to co, co mi po tym, że mu się kończy kontrakt, jak go nie mogę wypożyczyć? Eee, Rożeiro. Ma podania tutaj. Dodaję. Z zobaczmy. Eee, sala. Eee, ale ten ma tylko fizyczne, więc to się nie ma prawa udać. No dobra, ale paru znaleźliśmy. Eee, dalej mamy Torino. Zobaczymy, czy tu jest ktoś ciekawy. E, jest Ola Aina, to jest piłkarz znany nam, więc dodajmy go sobie. No zawsze z niego będzie można, to, to jest taki zawodnik, który nam się może przydać. E, zobaczmy ciebie i. No i to jest tyle. Hmm, Ola Aina mi się. Możemy iść z single? No nie wiem, Udineze. Czy macie jakiegoś swojego kolejnego niesamowitego bocznego obrońca, którego chcecie się pozbyć? Ebosele, znamy się dobrze, e, ale Ebosele nie potrzebujemy w tym momencie. Jest Hasan Kamara, to jest ten kamara z ligi francuskiej. No może być ciekawy piłkarz. E, Masina. Mm, dobra, zobaczmy, czy się uda nam wypożyczyć któregoś tutaj. Szybko poszło. E, a to jest. On jest z Ligi francuskiej przecież. To jest, jeżeli to jest ten, o którym ja myślę, to to jest ciekawy piłkarz. No nic, e, jestem w sytuacji, w której postawiłem się sam, więc sam muszę po prostu. E, no, no zaryzykować. Jeżeli się okaże, że to jest piłkarz niewystarczająco dobry no to będzie tylko i wyłącznie moja wina, eee, 55-45 zgadzają się, no i zobaczymy w takim razie, co możemy myśleć o tym piłkarzu, jeszcze patrzę, czy tu jest ktoś, kogo byśmy ewentualnie chcieli, no zobaczymy potem, no. E, jest paru piłkarzy ciekawych, których moglibyśmy do nas sprowadzić, e, jakby kiedyś, e, bo będą kończyły się umowy, więc tutaj na pewno zbudowaliśmy sobie niezłą bazę danych, no zobaczymy tego kamerę, na pewno jest lepszy niż Delorco. No tego, o tym jestem święcie przekonany. No zaraz zobaczymy. Dron nie ma klubu! Jakbym wiedział, to bym brał. No możemy jeszcze spróbować pod, pod, podgryźć tą Dinezę. Bo Deron, ja uwielbiam tego piłkarza. On jest cudowny w mediach społecznościowych. najpiłkarsko piłkarsko to jest kawał, e, kawał piłkarza. Nie no, patrzymy na Derona słuchajcie Patrzymy na Derona, zobaczymy jakie to by były pieniądze D, E R Bo to jest piłkarz, który nam się na rok przyda Na rok to jest idealne Wzmocnienie, zlećmy tutaj Zaproponujemy pozyskanie On może być środkowym pomocnikiem Więc mamy jego, mamy Kozłowskiego wtedy No to mamy już naprawdę Bardzo dobrą rotację w drużynie Więc tak, jakie są twoje wymagania? Kluczowy piłkarz Kluczowy, tak co my mamy dalej? Dwa lata ci damy Top Brak klauzuli top Czy ty się zgodzisz na nasze na Kontrakt w naszym stylu? Ok 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 No i myślę, że to jest to jest Sytuacja, w której my go pozyskujemy Tylko i wyłącznie dlatego, że Mamy tu bufona. Wiem, że to jest Stary piłkarz, ale to jest doświadczenie ligowe, którego jest nam potrzebne. Na w skali naszej drużyny, to nadal jest top topów, więc uważam, że tutaj wiecie, to nie jest tak jak było z kamplem, tylko to jest, e, wydaje mi się, dużo, dużo wyżej, dużo lepiej e, i, i ryzyko, moim zdaniem, akurat w tym przypadku jest dużo mniejsze. A mamy tak młodych piłkarzy, że taki Deron e, To jest ktoś naprawdę fantastyczny No dobra, czekamy na tego kamarę e, I zobaczymy, jeżeli uda nam się z tym kamarą, to e, Jeżeli chodzi o overall, To uważam, że jesteśmy w super miejscu e, Klepnięte jest to wypożyczenie No i pytanie, jak ten chłop wygląda Pomijamy tutaj tą scenkę Ona nas w ogóle nie interesuje Nas interesuje ten kod w worku e, Czy to się opłaciło, e, czy też nie Ale jeżeli tak, to uważam, że mamy fajnie zrobioną kadrę e, Wypożyczony, super Overallu overrolu rośnie jak najwyżej, proszę, żebym ja kamar nie pomylił. Si! Mamy to, mamy to. Słuchajcie, dobry zawodnik e, pierwszego szerokiego składu. Pierwszego, tak naprawdę, też, e, więc uważam, że spoko. Berisha, dogadane wypożyczenie. E, idziemy negocjować z Szwajcarami Ale nie będę ukrywał, że e, Zależy mi tak na wypożyczeniu Albańczyka Że nie będę tutaj za bardzo upierał się Jeśli chodzi o swoje e, racje, prawda Tutaj będziemy naprawdę mocno starali się e, Go wypchnąć, tylko chodzi po prostu O to, żeby to były e, spoko podziały 50-50, o to mi chodzi Super, no i, i mamy pięknie Zawsze tam to 1000 euro, słuchajcie, na jakiś Posiłeczek starczy ehm, Chociaż nie idzie to do kieszeni Bufona, oczywiście ehm, Fiore został wypożyczony To jest też mega wartościowa informacja ehm, No i zobaczcie, po tych wypożyczeniach Po tym, co się tutaj wydarzyło ehm, Ta drużyna naprawdę Wygląda fantastycznie Kamara wskakuje za De Semeta Deron Zabiera miejsce Krishito a tak naprawdę w ten sposób tu robimy już. No i wygląda to dobrze. Wygląda to naprawdę dobrze. E, pytanie, co będzie działo się z deseme, Desmetem, nie? Czego nie chcemy wypożyczyć. Ale wydaje mi się, że będziemy starali się go tak roto. Znaczy, mogę go wystawić, ale wątpię, żeby, żeby on zdążył się wypożyczyć, nie? No, bo po tych transferach on może troszeczkę oberwać. 5 godzin, może zdążymy, może zdążymy. Spróbujmy go wypożyczyć, słuchajcie, e, bo to będzie dla niego z korzyścią. E, nie wykluczam, że to jest piłkarz, którego my, e, bardzo prawdopodobnie, że będziemy starali się ściągnąć, może w trakcie sezonu, to, to, to może się to wydarzyć. Ja, jakby tutaj um, nie mówię, że nie. Może się wydarzyć, że jeżeli stwierdzę, że Kozłowski nas nie interesuje, to zakończymy to wypożyczenie. Wiecie, tutaj różne rzeczy mogą być. Jeżeli chciałbym zakończyć to wypożyczenie, płacę 200 tysięcy. Ok, to czyli prawdopodobnie zrobimy tak, że jeżeli on będzie mało grał, jeżeli nie będzie nam się podobał, będzie mało grał i go Juve, Inter zabierze od nas. Czyli teraz czekamy na propozycję dla Desmeta. Myślę, że jakaś ciekawa powinna się pojawić. Pojawić. Zobaczymy, czy zdąży. Eee, I getano dostaje propozycję z BVB o tej porze, dajecie mi tę propozycję. Serio. Ale to jest klub, z którym musimy negocjować. To jest klub, z którym musimy negocjować, ale to, czy Getano odejdzie, eee, czy, też, czy też nie odejdzie, eee, o tym przekonacie się już jutro. Bo ja tutaj muszę iść na spacer. Co? Na spacerek muszę iść. Absolutnie muszę już iść na spacer, bo tutaj ktoś ewidentnie ma dużą potrzebę, więc widzimy się już jutro, za dziś wielkie dzięki.